Hej, cześć, z tej strony Space Empiria, witam Was na moim kanale, a to jest The Other Worlds. Już kolejny odcinek, bodajże szósty. Straciłem też rachubę, który to jest, bo jakby nagrywam tego samego dnia. No dobra, jest to jedna z misji pobocznych, tutaj dobiegła już końcowi. To pobojowisko to po nas zostało, czyli baza takich maroderów. Ostatni, że tak powiem, palec zebraliśmy, palec w sensie głowę. Jest to jedna z misji pobocznych. Kasety nabite. Troszeczkę tam 24 były. Splądrujemy sobie to miejsce. Lekka amunicja, ciężka amunicja. Obiadek. Wiecie co? Ja tu muszę troszeczkę w porządku porobić. Tutaj dodaliśmy koszt smoszlugi. Tego chyba nie mogę wrzucić. No medycyna 40% to by trzeba było dodać do tej medycyny, żeby móc korzystać z kolejnych doładowań właśnie. Mgła derwisza. Dobrze, zobaczmy jeszcze co jest u góry i będziemy teraz robić kolejną misję poboczną. Aha, u góry jest cóż, gra, nie wiem co to za gra. No ale ta oficer Race będzie na pewno zadowolona, jak jej przyniesiemy te wszystkie rzeczy, kasety nabite. Może jakiś awansik też wpadnie za to. No ale tutaj mamy kolejne rzeczy, tak? Bo mamy w zadaniu zapas leków, czyli tutaj już mamy wszystko, wszystkie palce. Tak, czyli za długie jutro znajdź zapas leków. To jest gdzieś tutaj niedaleko. 192 metry, więc to sobie też od razu zrobimy, tą misję. No i powoli zbliżamy się do tego, żeby ten statek naprawić, żeby powziąć decyzję, kogo my tutaj... jak ją rozwiązać, ten problem tutaj tych dwóch frakcji. Jeszcze musimy też udać się na poszukiwania. No, 98 metrów, to przejdziemy przez tą dolinkę na poszukiwania Adelaide. O, trochę wysoko tu było. No dobra. Zdolności regeneracyjne są tutaj. W ostatnim odcinku pamiętacie, jak to wyglądało. Tutaj ta walka. Oho. Słuchajcie, sąsiedzi tutaj znowu remont zaczęli. Już któryś miesiąc to trwa. siedem metrów. Dobra, tu spróbujemy się dostać po te lekarstwa. Tu widzę, że maruder jakiś chodzi. Jest kwestia, jak przez ten mur. A, tam jest przejście. No nic, chyba przejdziemy po prostu. No, tego można byłoby po prostu sprzątnąć w taki sposób. Nie bardzo dostał. Tu jest ich to całkiem sporo, leci na nas. Dobra, zmienimy sobie broń na... na tą. Jest niezłe. Dobra. No przepraszam za te dźwięki. Może wyłączę mikrofon na chwilę. Oczywiście ten skafander można, ja się tu zatrzymałem, ale to przerobimy go na strój górniczy mamy też, premię do ukrywania się. Dobra, rozmontuj.
Mam wrażenie, że mam przeciążenie. No tak, 91 oczywiście. Ojej, dobra, już mamy problem z ciągłym przeciążeniem właśnie. Trzeba pewnie czegoś się pozbyć. No, nie ma co nosić tylu rzeczy chyba. A nie wiem, co bym mógł też wyrzucić. Czego mamy tak dużo? Sok niby jabłkowy. Podaj liczbę sztuk, ale co? Jedną? No i co? Dobra, napiliśmy się. Waga 0,30 to też nam. Aha, to nam dodaje, widzicie, do. Dobra, tego też możemy wziąć, niech będzie. No dobra, wchodzimy tutaj do środka po te lekarstwa. Ośrodek kultury. Ciekawe, co tu będzie właśnie. Coś większego, skoro mamy nowy ekran. Płatki. Weźmy to, znowu będziemy za chwilę. O, znowu jesteśmy przeciążeni. I tak widzę, że w kółko niestety się robi. Bo za dużo dźwigamy, zdecydowanie za dużo. O rany, o rany. Automat sprzedający, można by tutaj sprzedać część rzeczy po prostu. Zaraz zobaczymy, co możemy. Co tutaj coś waży, prawda? Jakieś takie cięższe przedmioty. Co tu jest? Puszki rybne, jakieś kluseczki, broń. Może tą broń jedną byśmy sprzedali. Dobra. Dużo rzeczy. Kombinezon zostawię na razie. A tutaj to też. A dobra, czyli te wszystkie rzeczy stąd można byłoby sprzedać. Mięso kanida, płetwa. Myślę, że tak. Dobra, karta to no zostawmy, nie wiem, ona coś waży, no coś tam waży. Naszyjnik. Skóra pierwotnego. Zapalniczka jest jeszcze. Dobra, sprzedajmy kanister energetyczny. Nie wiem do czego to, mózg pierwotnego. To są śmieci podobno. Niby sok jabłkowy wędruje do śmieci? Dziwne to jest, że to jest śmieć. Raczej nie. No dobra. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, sprzedając to wszystko, ale nie mam jak chodzić. Wytrych magnetyczny, amunicja. I cóż, tu trzeba się dostać do środka. Nic prostszego, no można było się. Hello. Nie zauważyli nas zupełnie.
A czy ty nie masz broni już innej? Parwati chyba nie ma broni za bardzo. Patrzcie jak on się... Shit. Niezbyt fajna jest ta broń, ale okej. Znaczy nie dla, dla nich, to jest w ogóle muzeum. Ja widzę, można zobaczyć jakie tu stwory żyją. Tu niestety nie zobaczymy. Już wkrótce modliszka, no niestety nie ma tej modliczki chyba. Kanidy. Okej, może być udomowiony. No z tymi to się ostatnio spotkaliśmy. Są pierwotni. A, i ryby. Stończyki, słończyki. A to oszustwo jest, te konserwy właśnie z tych słończyków powinny być robione, tylko że nie są, ale to sobie chyba poczytamy o tym jeszcze. Kasety nabity. Tutaj też. Skakujmy to. O, dobra, wybierz polecenie rejestry. Najważniejszym elementem, eksponatem tej wystawy będzie wypchana modliszka. Symbol zwycięstwa cywilizacji nad naturą. Co jeszcze mamy? Nic więcej, tylko to. Sporo tu zapłaciłem za to, żeby się dostać do tego terminalu. Ale właśnie, chyba nie możemy. Zaprogramuj kartę magnetyczną do ambulatorium. Tylko widzicie, ja nie mam tej karty. I to dlatego to tak drogo jest, bo ja muszę zdobyć kartę najpierw. Lekka amunicja. Wszędzie te szczury. Jakieś eksponaty. To jest chyba przejście dalej. Tutaj byliśmy. No dobra, zobaczmy. Cóż, górne piętro. Nie, myślę, że tutaj trzeba najpierw. Nie, tego nie możemy sforsować. Ale to nic, tą kartę trzeba zdobyć. Gdzieś ona musi być tutaj. Dobra, może oszczędźmy tę amunicję. Spróbujmy walczyć tym na razie. Tutaj nic nie ma. Nie, przejścia nie chcemy. Zobaczmy jeszcze tutaj. Można w razie czego sprzedać część z tych rzeczy. Zareglowane niestety. No i problem jest, jak zdobyć kartę. Gdzie ona może być? Jeszcze nie byliśmy na górnym piętrze, więc warto chyba tu podejść. Zapas leków to jest to, czego szukamy. Będzie on trochę dalej. Oczywiście, tylko że trzeba będzie zdobyć kartę. Czy jakiś pomysł ma Parvati, gdzie można zdobyć kartę? Żeby a zaraz, czekajcie, bo tutaj jest chyba... jeszcze nie, to jest wejście, więc tutaj nie widzę nic. Gdzie może być karta? No
No dobra, zobaczmy jeszcze raz. Może za szybko tutaj... A czy to przy tych zwłokach może gdzieś jest? Może któryś z tych miał kartę? Ten maruder chuligan tutaj nic. Może ty masz kartę? Nie, pistolet świetny tylko. Ale zaraz, bo tutaj jeszcze mamy przejście dalej. Aha. Dobra, może któryś z nich ma kartę. Może ty? No nie, nie ma. Nie ma karty. Dobra, a tu? Jest oczywiście tylko naszyjnik. No dobra, no i zaczyna być problem z dostaniem się tam. A, zaraz, zaraz. Tutaj jest jeszcze przejście. Jeszcze jeden jest. No dobra, zobaczymy. Karabin szturmowy rozbieramy. Trzeba też uważać na zniszczenia tej broni, bo... Żeby tam całkiem jej nie zniszczyć pewnie. No i tu, w tym pomieszczeniu musi być jakaś karta, to jest pewne. Rozbieramy, nie sądzę, żeby miał coś wartościowego. Generalnie to ja mam wrażenie, że ja tu byłem, ale... Sześć metrów. No i dalej jestem w punkcie wyjścia. Klucz do ambulatorium. Kurczę, skąd ja mam klucz zdobyć? No właśnie, hakowanie 25. Dobra, czy ona może czy ty możesz zhakować Parvati? Ale to wątpię, żeby tak... Nie, to ja muszę to zrobić. No ona nie wybierze tej opcji. Nie ma szans. Przehakowanie 25. Jak ja mogę zrobić tutaj? Na jakim poziomie ja mam to hakowanie? Albo klucz do ambulatorium. Ale kto może mieć ten klucz? Postać. Umiejętności. Hakowanie mamy na 20 poziomie. No to brakuje nam jednak. Chociaż zaraz... No nie, no brakuje. Ale tak myślę, że musi tu być klucz do ambulatorium gdzieś, bo to jest opcjonalna. Tylko, że właśnie nie widzę... Nie widzę, gdzie może być. Antyczna szabla. Też jako broń można ją wykorzystać. Szabla wartownika wbita w stół. Nie, to nas nie interesuje. Też pancerz do tłumienia zamieszek. Nie wiem, co on daje. Zaraz zobaczmy go. Pancerz 4. Ukrywanie się daje. Dodaje technologia.
Ale hakowanie by się przydało. A, nieskazitelny. Czy to był nieskazitelny? No nie ma tego przedrostku nieskazitelny. Zaraz zobaczymy. Tak, nieskazitelne 100%. Ukrywanie się plus 5. No, ten pancerz niedługo przestanie działać. Ten większy. Dobra, może zamieńmy to po prostu, a tego... Wartość 13. Dobra, rozłóżmy ten pancerz, on nie jest potrzebny już. Weźmy ten. Terminal, wiadomość. Dobra, zobaczymy tutaj, może się uda jakoś... dowiedzieć coś na temat dostania się do programatoru. Miejmy nadzieję, że znowu nie zwariuje, nie zacznie strzelać kartami do każdego, co przechodzi obok. A, możecie pożyczyć ją od dyrektora lub jednego z pracowników na drugim piętrze. Czyli może, czy oni mają tutaj... dorosła modliszka. Okej, to wiemy już, że karta jest na drugim piętrze. Uchwyt, kaseta nabity, reszty nie potrzebujemy. Naszyjnik się sprzeda. Stary telewizor, no. A, to możemy rozłożyć na części przecież. Tylko najpierw trzeba go podnieść po prostu. Zaraz, sekunda, bo ja wymieniłem obrzyn. 87% na razie. Rozmontuj, obrzyn rozmontujemy. Otwórz wytrychem, dobra, otwieramy, może tu coś będzie. O! Jest klucz do ambulatorium. No dobra, granatnik rozmontujemy. Okej, no to już, dobra, już rozwiązana jest sprawa. Tutaj w tym pomieszczeniu właśnie jest klucz do ambulatorium, tylko trzeba go zaprogramować, bo on chyba nie zadziała, czyli musimy tu się włamać, hakowanie. No dobra, tym razem się udało, bo mieliśmy po prostu kartę. No i możemy dostać się w końcu po nasze leki. I kwestia właśnie, komu je oddać, bo no nie musimy oddawać je ich. Możemy oddać je dwóm osobom. No także nie wiem jeszcze, jak to rozwiązać. Oj, nie, nie tak miało to wyglądać. To już wiemy, dlaczego tam ten pierwszy nasz spotkany tutaj ten soldier, żołnierz się postrzelił. To właśnie pewnie tak wyglądało jak ja teraz. No dobra, wychodzimy w takim razie już stąd. Nic więcej tutaj nie ma ciekawego. Dobra, Martin Abernathy, jemu trzeba to oddać. Zobaczmy w ogóle, jak wygląda nasz dziennik. Przepraszam, to moja komórka. Dzisiaj mamy sporo efektów specjalnych. Jak nie wiercenie, to komórka. Podręcznik ilustrowany. Jeszcze mamy przeszukać mieszkanie kolekcjonera przy okazji, bo tu nie będziemy się wracać, więc to jeszcze sobie zrobimy, skoro to jest już tutaj zaraz obok.
To lecimy tutaj, nie ma większych problemów z tym chyba. Już tutaj też można przeszukać jeszcze te pomieszczenia. Prawda? Bo tutaj... A tu generalnie byliśmy. Dobra. To pomieszczenie kolekcjonera 134 metry stąd. To widać chyba, że to będzie w tamtych zabudowaniach. Dobra, to widać też, że chyba ktoś się tu kręci. Nie do końca skuteczna z dalszej odległości jest to strzelba. No, załaduj, bo nam się tutaj kończy. A tu ty towarzysza, towarzysz zdobył atut. Jest tu atak specjalny. Tak jakby nie było to celne. O, żeż. Mordę, nie zauważyłem... Że brakuje mi energii. Nie wiem, gdzie nam ostatni tutaj nam wypadnie save. No, zapomniałem zapisać w ogóle gry. Aha, no to dobra. To jest wyjście na Szmaragdową Dolinę, czyli tutaj zaraz przed tym domem kolekcjonera to mamy. I chyba ten sztucer trzeba byłoby jednak użyć jako lepszą broń, bo ten nie jest zbyt celny. Sztucer zdecydowanie lepszą bronią będzie, więc się wyposażymy może właśnie w sztucer, jeśli go mamy. No oczywiście, że mamy. To może zmieńmy tak, tutaj dajmy tą broń. A tego, czyli ta strzelba, to nie, to weźmy zamiast tej strzelby sztucer, tylko czemu my nie... Aha, bo sztucer jest aktywny i nie możemy go tak wymienić, czyli zmienimy sobie tu na to i teraz damy tak, to tu i sztucer. No dobra, teraz możemy już... O, to jest zdecydowanie lepsza broń. I nasza misja. Misja będzie na podręcznik ilustrowany, czyli tutaj idziemy. Dobra, to jeszcze raz. Teraz mam nadzieję, że pójdzie zdecydowanie lepiej. Mamy 6 naboi w magazynku, to na 6 maruderów, no powiedzmy na 3. Mieszkanie. Okay. No tutaj chodzą, zobaczymy jak z daleka będzie. Widzicie, to jest zupełnie lepsza broń, parcie. Ta zdecydowanie lepiej działa z daleka. Zostało jeszcze ich jakiś tutaj? Wydaje mi się, że chyba już nie. A, karabin szturmowy. Miałem rozłożyć to wszystko. Kasety nabite, ciężka amunicja, a to rozkładamy. Oj. Skafander ciśnieniowy też nie chcę. Sporo tutaj jest rzeczy, no naprawdę bardzo dużo. Sztucer, no wziąłem ten sztucer, bo też się jednak okazuje, że jest dobry.
Dobra, to tą książkę tutaj trzeba się zgłosić. Zaraz. Czy terminal jest? Wiadomości. Informacje na temat dyrektoriatu ziemi w systemie kolonialnym. No przepraszam za to wiercenie. Mam nadzieję, że ono nie jest zbyt dokuczliwe. Ale nic nie poradzę. Po prostu. Okej, okay, dobra. Tutaj dużo informacji nie ma. Raczej takie są to. To jest ta. Ten list kolekcjonera. Kolekcja książek. Schowek na... W jaskini nad rzeką dopiero możemy ją znaleźć prawdopodobnie. Czyli musimy się udać w dalszą drogę, żeby to zdobyć do jaskini nad rzeką. No to zaraz tam wpadniemy. Dobra, mamy pięterko. Otworzymy. Ale nic ciekawego. O, zaraz, zaraz, bo tu jest też nagro. Kaseta nabity i rewolwer rozbieramy. I nagroda za zasługi dla spółki. Nie wiem, co to jest. Ale weźmiemy. Wejście do jaskini, 220 metrów stąd. I tam tą książkę dopiero znajdziemy. Mamy też punkty umiejętności dla nas i dla Parvati. Parvati też ma awans. Końskie zdrowie, porywczość. Inżynieria. Dobra, damy jej do zdrowia może jednak. A my sobie też postać chyba rozwiniemy. Mhm. 26, hakowanie 20 też mało trochę, technologia. Przywództwo, no nie wiem co tu rozwinąć, chyba tą rozmowę do 40 punktów, średnio czas trwania efektu. Pistolety, broń dystansowa można by dać, bo jednak nimi walczymy trochę. I tej technologii się przyda troszeczkę rozwinąć chyba, już teraz. Dobra, i co jeszcze mamy? No nic więcej, atutów nie ma. A, kuku. Ale tutaj troszkę ich jest. No. Ej, mi się zawsze myli tutaj przycisk i skacze zamiast pobrać. Adreno. No dobrze. I lecimy teraz do góry, do tej jaskini, prawda? Żeby zdobyć tam tą kolekcję książek. No, w tym miejscu chyba też nie byłem. Oczywiście, części broni. Przewiduję, że w tej jaskini ktoś może być. Wejście do jaskini. Dobra, idziemy. Okay. Widzę, że mina jest. Nie trafiłem. No, co jest?
Czyżby tu była? Pamiętnik. I to jest chyba to, pamiętnik ilustrowany, to było to. Sporo rzeczy. Do przejrzenia właśnie, czym one są. Adreno, kasety nabite. To są chyba rzeczy związane z misją. Identyfikator kapitana. Pamiętnik. Ale tu chyba nie można go otworzyć. Nie, 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 nie. Dobra. Skoro tak, to... możemy spokojnie chyba wyjść już z tej jaskini. A zaraz zobaczymy jeszcze, czy tutaj... Tak, bo tu jest wyjście z drugiej strony po prostu. Przez tą jaskinię można przejść na wylot, że tak powiem. Właśnie. I tu jest wyjście z drugiej strony. Bo cóż, mamy chyba wszystkie misje poboczne zrealizowane. Oprócz tego ginie robocie. Tak. Podręcznik, grobowa sprawa, to będziemy mieli. O kurczę. Źle byłoby zginąć teraz. Nas tutaj zaatakowało dużo tych kurczek. Dobra, trzeba chyba uciec stąd i to szybko. Tylko wydaje mi się, że jestem przeciążony ogólnie. Niestety. Załatw tego, bo mnie może kropnąć. Dobra, powoli się tutaj stąd... chciałbym ewakuować. Kurczę, ona zginęła? Nie. A, tutaj strzela w nich. Dobra, chyba wszyscy. A, tu jeszcze jest jeden. O, nie jeden, bo jest ich kilku. No, zaraz mu nie widzę go. Dobra, rzuca. Wygląda, gdzie oni są. Tutaj jest. Tutaj jeszcze jeden. Już naprawdę był mocny ten jeden akurat. Samouczek dotyczący... Och, kurczę. Wadę dostaliśmy. W trakcie przygód dla twojej postaci może pojawić się wada. Wybór należy do ciebie, czyli możemy tą wadę wybrać. Jak? Pitekofobia. A co to jest? Fabia. Temperament, percepcja, nagroda, jeden punkt atutu. No nie, za jeden punkt atutu... stracić zręczność, percepcję, temperament? Nie, to odrzucamy. Nie chcę tego. Myślałem, że jest to obowiązkowe, skoro pierwotnego tylko jest. No właśnie.
No dobra, także sporo tych misji tu było, będziemy je powoli realizować, ale to już w następnym odcinku, na który Was teraz już zapraszam. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, w ten sposób nie przegapicie nowych odcinków właśnie z tej gry, one też będą sukcesywnie dodawane co dziennie jeden przez jakiś czas. Jeśli będzie zainteresowanie, to oczywiście te odcinki mogą się też ich ilość zwiększyć. Bo ja pierwotnie planowałem, żeby, no przepraszam, nagrać tylko do Terry 1, czyli tutaj jak stąd już naprawimy statek i będziemy odlatywać, żeby na tym skończyć. Także zapraszam i do zobaczenia, do usłyszenia.